Jakie macie pytania? Parę do pana pytań. Bo z wielką pasją uczy pan czytania poezji i pisze pan książki o tym. No piszę. I skąd takie umiłowanie do poezji u pana? To bardzo trudno na to odpowiedzieć. Dlatego, że coś jest ze świadomego budowania, a coś jest z intuicji. Miałem taką przyjaciółkę, która w czasie okupacji została przez Gestapo nakryta i aresztowana, gdy pracowała przy radiostacji. Miała pistolet, chciała sobie strzelić w łeb, bo wiadomo, że to już koniec. Pistolet nie wystrzelił, została osadzona w więzieniu w Warszawie, na słynnym Pawianie. Okazało się, że jej mąż, ona wiedziała to, wcześniej został aresztowany i wysłany do Auschwitz, tam zginął. Ale małżeństwo zaowocowało, była w ciąży. Dlatego też została skazana na karę śmierci, ale była w ciąży. Dostała jedynkę w więzieniu, to znaczy sama była w celi. No właściwie z wyrokiem śmierci. Później została uratowana. Niemcy dali się przekupić. Już była w zaawansowanej ciąży. Wiedzieli, że nie pójdzie do partyzantki. I co? Wyszła, urodziła zresztą bliźniaki. To jeżeli chcesz sprawdzić, to Gałczyński, bo to autentyczna historia. A potem Maria na Pawiaku urodziła bliźnięta. Jest w wierszu Sylwester Marysz. Jak chcesz to sprawdzić. I proszę ciebie, pytam jej później, bo przyjaźniliśmy się. Marysiu, jak wytrzymałaś tyle miesięcy sama w więzieniu, w ciąży z wyrokiem śmierci? Co mi powiedziała? Wiesz co, chodziłam po celi i cały czas mówiłam wszystkie wiersze, które znam na pamięć. Poezja ją ocaliła. Gdy ja dowiedziałam się o tym, no, trzeba by powiedzieć, że dla niej poezja to było życie. Dla nas też jest życiem, mimo iż sobie nie zdajemy z tego sprawy. Hej, dziewczyny, jak chcecie, żebym coś wam zapisał, to dajcie, ja im będę odpowiadał, a no dalej. Co to ma być? Autograf. Autograf dla ciebie czy dla chłopaka? Na ciebie. O ja. Dobrze, co pytaj dalej. Czy ma pan swojego ulubionego poetę? Nie. Znaczy mam zawsze. Ale poetę, nad którym pracuję. Bo popatrz, poeta, nad którym pracuję, jak gdyby wygania wszystkich innych. Wygania, no bo ja muszę zająć się tym, no to tym. Ale to wcale nie znaczy, że następny poeta, tego poetę, którego w tej chwili najbardziej mnie wciąga i interesuje, nie wygoni następny. Imię? Paulina. Paulina?
Super. Rzucasz? Wypiszę to. Może moje będzie pisać. To dla ciebie ma tak. być? No. Czym kierował się pan, wybierając role filmowe i teatralne, w których pan zagrał? Przecież aktor nie wybiera roli. Aktor może najwyżej propozycję odrzucić. Paulina. Kamila. Kamila. Kamila pyta. Odpowiedź. Myślę, że troszeczkę przyspieszymy, bo tam czeka tort i... A tu z Jezu. Tak? Ja i tak za tortem nie przepadam. I nie tylko, bo wiem, że no Bigos. Tak. O, to tak. To już was rzucam. Na Bigos. To by nie był zimny później. Myślę, że mogę jeszcze ja? Nie masz lepszego pióra takiego, bo jak na różowym takim, to nic nie będzie widać. To czy nie? Tutaj brak, w ogóle nie mam zwykły niebieski. A w Czterech Pancernych, jak grałem, to jaką rolę grałem? Niemieckiego żołnierza? Nie pamiętasz? Jeszcze za mały. Tam za mały. Agmara. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. No popatrz.